Witajcie, jestem Mocny Browarek i zapraszam Was do pierwszego z cyklu poradników Dota 2, które dla Was przygotuję. Pierwszy poradnik jest dla graczy bardzo początkujących, tych co dopiero zaczynają lub chcą zacząć swoją przygodę z grą Dota 2. Tak więc omówię tutaj wszelkie takie podstawy. Dobra, jaki jest cel gry Dota 2? Celem jest zniszczenie głównego budynku w bazie wroga, zwanego Starożytnym. Jeśli gramy drużyną świetlistych, zaczynamy w tym miejscu gry i musimy zniszczyć ten budynek. I vice versa, zaczynamy w drużynie mrocznych, w tym miejscu gry musimy zniszczyć ten budynek. Nie jest to takie oczywiste, ponieważ ten budynek w tej chwili jest niewrażliwy na wszelkie możliwe obrażenia, tak długo jak stoją przy nim te dwie wieże. Z kolei te dwie wieże będą niewrażliwe na wszystkie możliwe obrażenia, tak długo jak nie zniszczymy tej wieży. Ta jest niewrażliwa na obrażenia tak długo, jak nie zniszczymy tej, z kolei tej nie możemy zniszczyć tak długo, jak nie zniszczyliśmy tej. A więc, ta wieża jest najsłabsza, tą bijemy jako pierwszą i jej nazwa to T1. Ta wieża nazywa się T2, to jest wieża T3. Zawsze zaczynamy bić od wieży T1. To jest T1, to jest T1 i to jest T1. Dobra, tak więc wiemy już, co musimy zrobić, by wygrać. Oczywiście nie zniszczymy wież po prostu się na nie pchając. Trzeba pamiętać, że każdy mecz Dota 2 składa się z dwóch drużyn po 5 osób każda. Drużyna przeciwnika będzie starać się bronić własne wieże, jednocześnie atakując nasze. Ale to, jak wygrać z drużyną przeciwnika, zostawię sobie na inny raz. Jak gramy w Dota 2? Najczęściej mamy tylko jedną swoją własną postać, którą sterujemy za pomocą myszki. Po prostu klikając prawym przyciskiem na ziemię, nasza postać będzie chodzić. Jeśli klikniemy na przeciwnika prawym przyciskiem myszy, zaatakujemy go. Większość postaci ma jedynie 4 umiejętności. Wybiorę sobie umiejętność podstawową, jest przypisana teraz do klawisza. Q w moim przypadku również na A. Mam dwa przypisania. Drugi będzie W, E i F. Ostatni skill jest tak zwanym skillem ostatecznym, niezwykle potężnym, z długim czasem oczekiwania i najczęściej dużym kosztem w manie. Skille dzielą się na aktywne i pasywne. Aktywne, takie jak w tym przypadku Brief Fire, są to skille, które musimy użyć w zamian za manę. Używamy ten skill. Teraz czekamy, aż on się odnowi, zanim będziemy mogli użyć go ponownie. Skille pasywne z drugiej strony, jak na przykład Dragon's Blood, działają przez cały czas. Nasza postać oprócz skilli i naszego ataku, którym będzie atakować normalnie z łapki, ma takie atrybuty jak prędkość poruszania się, pancerz. Im więcej pancerza, tym mniej obrażeń otrzymujemy. Ale właśnie, jakich obrażeń? W Docie 2 są 3 rodzaje obrażeń. Podstawowe fizyczne, każda postać bije tak zwanej łapki, czyli jak na kogoś klikniemy, zacznie atakować właśnie obrażeniami fizycznymi. Są umiejętności, które zadają obrażenia fizyczne, są zawsze podpisane. Na przykład będzie to Anchor Smash Tidehuntera. Są to obrażenia fizyczne redukowane przez pancerz. Oprócz pancerza mamy też odporność na obrażenia magiczne. Obrażenia magiczne jest to większość umiejętności postaci, czyli na przykład w tym przypadku Breath Fire zadaje obrażenia magiczne. Podstawowa wartość zredukowania obrażeń magicznych to 25%, czyli w chwili, gdybym zadawał 100 obrażeń z Breath of Fire, a jestem słabym z matematyki, więc taki będzie przykład, ktoś oberwie jedynie straci 75 punktów życia. Oprócz magicznych i fizycznych mamy też obrażenia pełne. Pełne obrażenia nie są redukowane przez żaden rodzaj pancerza ani odporności. Zawsze zadajemy tyle obrażeń pełnych, ile jest podpisane na danej umiejętności. Nasza postać ma 3 główne atrybuty. Siła, zręczność, inteligencja. Im więcej inteligencji, każdy punkcik inteligencji zwiększa nam naszą pulę many o 13. 7 punktów zręczności zwiększa nas pancerz o 1, również zręczność zwiększa naszą szybkość ataku i siła. Każdy punkt siły zwiększa naszą ilość zdrowia o 19 oraz zwiększa nam regenerację zdrowia. Oprócz tego nasi bohaterowie dzielą się na 3 kategorie.
tacy, którzy mają główny atrybut siły, bazowy atrybut siły, bazowy atrybut zręczności, bazowy atrybut inteligencji. Jeśli naszym bazowym atrybutem jest inteligencja, to każdy punkt inteligencji zwiększy nasze bazowe obrażenia o 1. Z kolei, jeśli jest to siła, każdy punkcik siły zwiększy nam obrażenia o 1. Oprócz nas na mapie będą się pojawiać tak zwane creepy. Creepy będą się pojawiać przy barakach tutaj, tutaj i tutaj, jak również przy barakach przeciwnika. Tutaj, tutaj i tutaj. Pierwsza fala creepów spawnuje się na wszystkich trzech liniach równocześnie, w momencie kiedy zegar wybije 0-0-0. Pierwsza fala creepów składa się z trzech walczących w zwarciu i jednego walczącego na dystans. Co siódma fala creepów będzie miała dodatkowego creepa oblężniczego, którego zadaniem jest niszczenie wieży przeciwnika. Zadaje on zwiększone obrażenia na wieżę. Dodatkowo, jak gra leci, im dłużej gramy, tym więcej creepów będzie się spawnować na każdej z możliwej linii i tym silniejsze one będą. Creepy spawnują się co 30 sekund i będą sobie maszerować linią tak długo, aż natrafią na creepy wroga. Następnie podejmą walkę. Warto wiedzieć, że creepy, mimo że będą walczyć między sobą, rzucą się na nas, jak tylko naciśniemy prawym przyciskiem myszy na wrogiego bohatera. Klikam na niego prawym i natychmiast się na mnie rzucą. Muszę teraz przed nimi uciec. Mogę sobie stać tutaj, nacisnę prawym i od razu rzucają się na mnie. Poza sojuszniczymi i wrogimi creepami mamy też creepy neutralne, pojawiające się w dżungli. Dżungla ma różne wielkości kampów tych creepów. Mały, gdzie są najsłabsze, i większe, gdzie mamy silniejsze creepy, dające nam więcej złota i doświadczenia. Główną funkcją tych creepów jest po prostu zabijanie ich w celu otrzymywania dodatkowej gotówki i ilości złota. Creepy neutralne pojawią się pierwszy raz w momencie, kiedy zegar wybije 30 sekund, a następnie będą się odnawiać zawsze, kiedy zegar wybije pełną minutę, czyli pierwsza minuta, druga minuta, trzecia i tak dalej. Jeśli w pobliżu takiego kampa nie ma żadnego gracza, ani nie znajduje się też żaden ward, o tym później. Poza zwykłymi neutralnymi creepami, na mapie mamy też dwa siedliska creepów antycznych, tak zwane ancient creepy. Są one znacznie silniejsze od ich zwykłych kuzynów, ale dają w nagrodę znacznie, znacznie większą ilość gotówki i doświadczenia. To jest siedlisko creepów antycznych dla drużyny mrocznych. Mamy też siedlisko creepów dla drużyny świetlistych. O tym, jak w pełni wykorzystać potencjał tych creepów, będzie później. Poza tymi wszystkimi rodzajami creepów, na mapie mamy jeszcze siedlisko Roshana. Roshan jest czymś na kształt mini-bossa. Zabicie go wymaga wysiłku najczęściej od więcej niż jednego członka drużyny. Najlepiej 4-5 osób, czyli praktycznie cała drużyna. Zabicie go wiąże się z dużą nagrodą. Duży bonus doświadczenia dla wszystkich, którzy byli w pobliżu Roshana w momencie jego śmierci i spora ilość gotówki dla wszystkich członków naszej drużyny, nieważne w którym miejscu mapy są. Poza tym Roshan po śmierci zostawia po sobie tak zwany Aegis Immortala. Osoba, która go podniesie, odrodzi się po śmierci z pełną ilością życia i many. W momencie, kiedy zabijamy Roshana trzeci raz, a następnie każdy następny raz podczas gry, Roshan zostawia po sobie też ser. Ser możemy sprzedać za sporą ilość gotówki lub po prostu zostawić go sobie. W chwili użycia przywraca on znaczną ilość zdrowia oraz many. Siła Roshana rośnie, im dłuższa jest gra. Na mapie mamy trzy linie, przez które będą przechodzić creepy, a na których my będziemy walczyć. Linia środkowa, czyli middle lane, linia górna, czyli top lane i linia dolna, czyli bottom lane, albo po prostu bot, mid, top. Do tego dodatkowe informacje. Dla drużyny świetlistych górna linia będzie ich trudną linią, czyli hard lane, linia dolna będzie łatwą linią, czyli safe lane i vice versa. Dolna linia dla mrocznych będzie trudną linią hard lane, górna będzie safe lane'em. Skąd te nazwy? Dlaczego linia bezpieczna? Dlatego, że najczęściej creepy spotykają się w tym miejscu, tutaj,
i w tym miejscu, tutaj. Czyli na naszej łatwej linii my walczymy w pobliżu naszej wieży, dzięki czemu czujemy się bardziej bezpieczni. Wieża nas broni, atakuje każdego, kto spróbuje nas zaatakować. A druga sprawa, możemy sobie... W tym momencie nie ma neutral creepów, ale w momencie, kiedy przychodzą nasze creepy tutaj, to na to zrobię osobny samouczek, możemy wyciągnąć neutralne creepy i sprawić, że nasze creepy będą walczyć z tymi, przegrywając. Ale mówię, o tym będzie kolejny samouczek. Druga ważna sprawa. Osoba, która walczy na hard lane, jest łatwa do ewentualnego zabicia, zgankowania, ponieważ wystarczy, że schowamy się tutaj za linią drzew i możemy bez najmniejszego problemu zaatakować wroga od tyłu. I już, gdyby ze mną była jeszcze jedna czy dwie osoby, byśmy się zebrali, ktoś mógłby zginąć. Mapa, na której walczymy, oddzielona jest przez sam środek rzeką. Rzeka ta oddziela część mrocznych, czyli tą część mapy, od części dla świetlistych, czyli tutaj. Rzeka jest dosyć poważną przeszkodą. Jak widać, stoję na jej brzegu, widzę, kto jest na brzegu przeciwnika. Mam sporą wizję też na swój własny brzeg, ale jak tylko wejdę do rzeki, tracę wizję z obydwu brzegów. W tym momencie jestem bardzo łatwy do zabicia. Ktoś mógłby się tutaj czaić, ja go nie widzę. Aczkolwiek do rzeki trzeba wchodzić, ponieważ w rzece są dwa miejsca, w których pojawiają się runy. Jeden tutaj, drugie tutaj. Czym są runy? Runy są najłatwiej określić je mianem power-upów. Są różne rodzaje run. Runa, która po podniesieniu daje złoto, runa, która po podniesieniu zwiększa, podwaja nasze obrażenia, runa, która po podniesieniu czyni nas przez okres czasu niewidzialnym oraz runa, która regeneruje nam 100% życie i manę. Jest jeszcze runa iluzji, którą jak podniesiemy, tworzy dwie iluzje, dwie kopie naszej postaci, które są łatwiejsze do zabicia, słabo biją, ale można je strategicznie wykorzystać, by zmylić przeciwnika. Runy pojawiają się w obydwu miejscach naraz. Na samym początku gry, w momencie kiedy zegar wybije 0000, a następnie co 2 minuty, czyli w momencie kiedy zegar wybije 2 minuty, 4, 6, 8 i tak dalej. Na koniec, jeśli chcemy odnieść sukces w grze Dota 2, powinniśmy umiejętnie wykorzystać zasoby, które nam są dane. Zasobami tymi są nasze życie, mana, złoto oraz miejsce w ekwipunku. Życie jest oczywiste, mamy go więcej, możemy więcej przyjąć na klatę, nie ginąc. Mana, bardzo ważny zasób. Jeśli mamy jej dużo, da nam to okazję na chociażby zabicie przeciwnika, uniknięcie śmierci. Błędem, który popełniany jest przez większość nowych graczy Doty, jest po prostu spamowanie swoimi umiejętnościami w creepy, a po prostu marnowanie ich, za czym idzie marnowanie naszej puli many i nieposiadanie odpowiedniej ilości w chwili, gdy to się najbardziej liczy. Kolejnym zasobem jest złoto, które powinniśmy wydać, jak tylko pojawiamy się w grze, a następnie wydajemy je też na coraz to lepsze przedmioty. Złoto dostajemy za zabijanie wrogich bohaterów, creepów, budynków i tak dalej. O tym będzie w kolejnych poradnikach. Złoto jest takim najbardziej oczywistym zasobem. Im więcej złota, tym lepiej. Tym więcej, tym lepszych przedmiotów możemy kupić. Niedocenianym przez wszystkich zasobem ostatnim jest nasz ekwipunek. Mamy w nim 6 miejsc. Co kupujemy na starcie? Błąd popełniany przez większość nowych osób. Nie kupienie żadnego przedmiotu lub kupienie jednego drogiego. Zrobię osobny poradnik dotyczący tego, jak rozdysponować złoto na początku gry oraz przez cały czas trwania danej gry. Na teraz powiem tylko, że praktycznie zawsze można kupić sobie tangosy w celu regeneracji zdrowia, jakieś kalaritka na większości postaci w celu regeneracji many, jeden healing salve w celu szybkiej regeneracji zdrowia oraz za resztę najczęściej będą to Ironwood Barancze. Jest to taki podstawowy build, co można zrobić z tym złotem na początku. To by było na tyle, jeśli chodzi o mój poradnik całkowitych podstaw, jak zacząć grę w Dotę. Jak powiedziałem, zrobię dokładne poradniki praktycznie do każdego aspektu tej gry
na tą chwilę do usłyszenia. Na razie.